No, to jest niestety fakt. Znaczy, niestety to jest fakt, że płyta będzie bardzo zróżnicowana muzycznie i na pewno nie spodoba się wielu fanom takiego hardkorowego, ulicznego rapu, ponieważ płyta ma w sobie mieszankę rocka, R&B, popu, tudzież innych różnych dziwnych rzeczy. Oczywiście w oparciu wszystko o konwencję hip-hopu. Ale na przykład do robienia tej płyty, nie takie jak do innych, zaprosiłem bardziej osoby, nazwijmy to muzykalne, nie hip-hopowe, bo właśnie jeśli chodzi o producentów, jeśli chodzi o może nie tyle producentów, co kompozytorów, dwa utwory skomponował Marcin Nierubiec. Pozdrowienia dla Marcina. Marcin pewnie publiczności słuchającej trochę innych nurtów muzycznych jest bardziej znany, ale można powiedzieć, że produkował między innymi komponował między innymi dla Dody, dla Krzysztofa Krawczyka i dla Maryli Rodowicz, jakichś tam różnych dziwnych innych wykonawców. No, skomponował teraz dla mnie, jestem mu bardzo wdzięczny za to, bo naprawdę wyszły trzy kawałki, po prostu wyszły niesamowicie. Pierwszy to jest Lacrimoza, na którym jest jeszcze Dawid Koczy. Został on wyprodukowany później przez Lukasa Drozda. Będziecie mogli posłuchać tego kawałka już po tym wywiadzie, ponieważ mam zamiar go wrzucić do internetu razem z tym wywiadem. Specjalnie dla Was. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną, w dużej większości podkłady są moje. Ponieważ miałem jakąś własną jazdę na tą płytę i chciałem przekazać pewne rzeczy również muzycznie, więc zwłaszcza te brzmienia rockowe jakieś, to mojego autorstwa. Dalej jest drzewo, który zrobił kilka podkładów takich, że po prostu jak je usłyszałem, to powiedziałem sorry drzewo, ale one idą do mnie na płytę. No dobra, co u mnie na płycie? Mam jeden bicik od Rudego, Rudy Beats. To jest kawałeczek z Mają Słowik, też taki bardzo melodyjny, nazwijmy to. No, melodyjny, o miłości, komercyjny. Jest tak. W każdym razie, płyta rzeczywiście jest bardzo mocno zróżnicowana. A jeśli chodzi o warstwę tekstową, to została napisana cała praktycznie w jednym okresie mojego życia, gdzie różne sytuacje zmusiły mnie do napisania takich, a nie innych tekstów. Mam nadzieję, że słuchacz, słuchając tej płyty, będzie potrafił się wczuć jakoś chociaż w połowie w to, co miałem w sobie, co miałem w głowie, jakie miałem myśli wtedy. Zresztą płyta jest bardzo przemyśleniowa, bardzo filozoficzna, nazwijmy to. Jestem fanem filozofii, jestem fanem takiej analizy ludzkiego umysłu, można to nazwać. I jest dużo kawałków właśnie, które mają w ten sposób dotrzeć do słuchacza. Jeśli chodzi o gości, to nie jest ich zbyt dużo, ale za to goście są bardzo, 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 bardzo fajni. Jest Dawid Koczy, jak już wcześniej wspominałem, jest Maja Słowik, też jak wcześniej wspominałem, jest Wejs i jest Szymas. I to są featuringi, tak zwane. Jeśli chodzi o produkcję, to oprócz tych producentów, które wymieniłem, jest jeszcze Dominik Jaskę. Kto jest jeszcze na produkcjach? Jest Folku na produkcjach, na dwóch produkcjach jest Folku. No. Z Folkiem była sytuacja, że prosiłem go o rockowy bicik. Może nie do końca wyszedł rockowy, ale wyszedł bardzo klimatyczny i powstał do niego fajny kawałek. Jeśli o kimś zapomniałem, to przepraszam, bo po prostu miałem dzisiaj troszeczkę zarwaną noc, ale nie jest najgorzej. Jakoś myślę, dobrniemy z tym wywiadem do końca. Jak o kimś zapomniałem wymienić, to przepraszam, ale na pewno będziecie zapisani na płycie, na okładce i tak dalej. Aha, to jest pytanie, które zadaje mi już wiele osób. Słyszę nawet po prostu głosy typu: ej, musisz wydać tą płytę na legal, mówię ci, to będzie w Vivie hulało i tak dalej. A mówię, jasne, będzie w Vivie hulało. I to pytanie jest o tyle ciężkie, że na dobrą sprawę sam do końca nie wiem, ale wiem, że nie chcę, żeby ta płyta była legalem.
Była ona poprzedzana preanimacja mixtape, preanimacja EP. Już dzisiaj mogę zdradzić, że po animacji będzie reanimacja mixtape i reanimacja EP. Czyli cykl animacji będzie miał 5 płyt. Może wtedy o czymś pomyślimy. W każdym razie pierwotnie plan był taki, żebym wypuścił tą płytkę do sklepów. Jednak stwierdziłem, że po co? Na dobrą sprawę po co? Ani nie podbuduje to szczególnie jakoś mojego ego, że pójdę do Empiku i zobaczę siebie na półce, ani jakoś szczególnie nie uratuje mojego portfela. A po prostu uważam, że winni pro są ludzie, w których naprawdę warto zainwestować i ja nie muszę pakować pieniędzy w siebie, tylko wolę zainwestować w tych ludzi. Jeśli chodzi o moją płytkę, to myślę, że kiedyś jakaś tam gdzieś do sklepów trafi, ale na pewno nie ta. Ta będzie dostępna za darmo. Ba, powiem więcej, nie robię nawet żadnego limitowanego nakładu, jak to robią niektóre osoby w podziemiu. Ja po prostu uważam, że wrzucam te 24 traki do neta. Kto chce, może sobie je ściągnąć. Jak ktoś będzie chciał je na płytce, to spoko, zapraszam do studia z CD-kiem przyjść, ja nagram, wypalę. Nawet mogę podpisać, jak ktoś chce, że to jest OSI, animacja. Jeśli chodzi o to, dlaczego jako prezes nie wydaję, no to mówię, ciężko jest mi odpowiedzieć, bo sam na dobrą sprawę nie wiem. I nikomu tu nie ubliżając, nie chcę być po prostu jak prezes pewnej innej wytwórni, która skupia się tylko i wyłącznie na wydawaniu swoich płyt. Inni Pro powstało przede wszystkim, żeby wydawać ludzi, którzy coś sobą reprezentują, którzy mają talent i którzy nie mieli wcześniej okazji się wybić. I myślę, że nad tym się skupimy. A moja płyta to jest jakiś tam osobny temat, który gdzieś sobie będzie leżał z boku. Jak kiedyś już naprawdę nie będę miał co wydawać, nie będę miał dobrych zawodników, to wydam swoją płytę. Mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie i po prostu swoją płytę dorzucę jako gratis do chipsów.